Kiedy zaraz po święceniach byłem w Szczecinie, spotkałem się z taką niezwykłą osobą, siostrą Miriam, która była i jest dzisiaj pustelnicą. Ja patrzyłem na nią zawsze z niesłychanym podziwem. Patrzyłem na niebywały Boży pokój, który w sobie nosi. Na jakąś niesamowitą radość, na taką pokorę, która po prostu bije od niej, na piękno. Patrzyłem z podziwem, ale to był taki podziw, który sytuował mnie bardzo poza tym wszystkim, co ona doświadcza. Znaczy, ja podziwiałem, ale w tym podziwie było też takie poczucie wstydu i smutku, że tak daleko mi do tego, co ma Miriam. Ten fragment z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam radość i podziw Elżbiety wobec Maryi, ale wyczuwamy, że to jest taka żywiołowa radość, która nie wstawia Elżbiety gdzieś poza tym wszystkim, co się dzieje w Maryi. One są razem i Elżbieta podziwia, ale zarazem to ją zbliża do Maryi. Dzisiaj warto pomodlić się o taki rodzaj podziwu wobec wielkich ludzi, świętych ludzi, których spotykamy i w życiu, i w Słowie Bożym, i w historii. Taki podziw, który sprawi, że coś w nas zawoła, też tak chcę. To też możliwe jest dla mnie. Właśnie takiego podziwu pragnie dla nas Bóg.